Powinniśmy u niej zasnąć? Nie, nie mówię. Ja go huśtam i huśtam. Ale wiesz, że go rozumiem. Zobacz, ile tutaj jest ludzi. A wiesz, po co ci wszyscy goście tutaj przyszli? Nie, nie wiem. Bo dzisiaj jest wielki jubileusz radości. Może twój mieć przywita gości. Witamy serdecznie na 30-lecie naszego zespołu. Zapraszamy do wszystkich. O marzenie. Podaruj marzenia.
Patrz, tam jest nasza garderoba. Może zrobimy przegląd? O, strój krakowski, legenda zespołu. Czy jest tutaj na sali ktoś z Państwa, kto tańczył w tym stroju? No pięknie, dziękujemy za odwagę i przyznanie się do wieku 30+. O, to strój osy, a to Biedronki z piosenki Fiołek i Osa. Zobacz, a to strój robota. W tej sukience tańczyłam akacją. Do twarzy ci w tym kapelusiku. Coś ty, jestem za stara. Wolałabym strój z odlotowego kotka. Zobacz, a to nieśmiertelne dżinsy Jasia. Służą dzieciom do dzisiaj. To chyba strój Kundla. Ale... O, tu są jego walizeczki. To jest strój z piosenki Kundel z walizeczkami. Justyna, to chyba nowa płyta radości. Myślisz, że będzie już dostępna? No pewnie. Ale chyba już musimy skończyć ten przegląd. Dziewczyny są już gotowe. A teraz pora na rock'n'rolla. Muszę wam się przyznać,
że kilkanaście lat temu ja też tutaj stałam na tej scenie, tak jak wy teraz tutaj. Z sentymentem do dzisiaj pamiętam te nasze środowe próby, nasze lekcje tańca z panią Alą, lekcje śpiewu z panem Tadkiem i z panią Olą i przepiękne kolorowe stroje, które przygotowywała pani Basia. Powiedzcie mi, dziewczyny, czy wy może macie marzenia? Tak. Tak. Moim marzeniem, jak byłam w waszym wieku, było właśnie tańczyć i śpiewać. I właśnie zespół Radość dał mi tę możliwość. Zostaniecie ze mną na piosence? Tak. To zapraszam. Marzenia.